Dzień dobry, witam Państwa, Sławomir Dębski. Witam szanownych gości. Przedstawiam osoby, które dzisiaj będą uczestniczyły w spotkaniu. Pan Piotr Zawada, ekonomista, były główny księgowy jednego ze szpitali powiatowych. Pani z mojej prawej strony, pani Ewa Cieślakowska, Stowarzyszenie Znak i moje nazwisko Dębski. Otwarty Komitet Wyborczy Sławomira Dębskiego. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy szpitalowi. W związku z tym, że odbyła się debata z udziałem dwóch podmiotów, pana kierownika szpitala w Grudziądzu, pana posła, i w wyniku tego spotkania, które odbyło się jako odpowiedź na oficjalne informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynika, że istnieje zagrożenie dla uchwalenia budżetu na rok 2015 i na następnych kilka lat. Do tego spotkania doprowadzono w naszej telewizji kablowej. Jednak w wyniku tego spotkania nie udzielono informacji, które stałyby się wystarczające i wyczerpujące dla mieszkańców. Mieszkańcy, interweniując w naszym biurze interwencji społecznych, zobowiązali nas do tego, abyśmy podjęli bardziej efektywne działania, ale aby podjąć takie działania, trzeba było przeprowadzić liczne analizy i spotkania z ekspertami. Jeśli chodzi o szpital, to poprosiłbym o wypowiedź pana Piotra Zawadę. Drodzy Państwu, zostałem przez pana doktora Dębskiego poproszony o przeanalizowanie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia kilku dokumentów dotyczących szpitala w Grudziądzu. Podstawowym dokumentem jest raport, wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Są także informacje Regionalnego Biura Obrachunkowego. I proszę Państwa, skupię się na początku na wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Co prawda ta kontrola w szpitalu dokonana przez NIK była robiona w 2012 roku i obejmuje część 2012 roku. Natomiast wynikają z tych materiałów bardzo interesujące wnioski, które chciałbym przedstawić. Otóż pominę zarzuty NIK-u dotyczące złego wypełnienia sprawozdań czy błędów w sprawozdaniach, bo to są rzeczy, które co prawda nie powinny się zdarzać w profesjonalnie prowadzonej rachunkowości, ale no, można je naprawić. Natomiast bardzo interesujący jest wątek dotyczący zadłużenia grudziąckiej leczniczy. Otóż na połowę 2012 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 265 milionów złotych. Wiemy, że dzisiaj to zadłużenie wynosi już około 322 milionów złotych. Należy spojrzeć na sprawę pod kilkoma aspektami. Przede wszystkim, jaka jest struktura tego zadłużenia. Jakie są możliwości obsługi jego oraz możliwości spłaty tego zadłużenia. I tutaj, proszę Państwa, no, wnioski NIK-u no, są dosyć mało optymistyczne, a potwierdzają to informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę Państwa, na połowę 2012 roku na ogólne zadłużenie 265 milionów złotych zadłużenie w bankach komercyjnych wynosiło tylko 10%, 26 milionów złotych. 195 milionów złotych to jest zadłużenie szpitala wobec spółki Grudziądzkiej Inwestycje Medyczne, o której powiem za chwilę. Natomiast firma Magellan, która handluje długami szpitalnymi, finansuje je, jest to spółka notowana na giełdzie, owszem, ale zarabia na finansowaniu szpitali.
i zadłużenie wobec tej spółki jest 27 milionów złotych, a wobec innych podmiotów 17 milionów złotych. Interesującym wątkiem jest spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Jest to spółka, w której większość udziałów ma Urząd Miasta. Jej kapitał wynosi nieco ponad 3 miliony złotych. Natomiast spółka ta udziela szpitalowi kredytu w wysokości prawie 200 milionów złotych. Gro tych kredytów było udzielonych przez podmiot Siemens Finanse. Jest to firma związana z producentami sprzętu medycznego. No i jest rzeczą oczywistą, że była to pożyczka na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych. I bardzo dobrze, nowoczesny szpital potrzebował takiego dofinansowania, żeby go wyposażyć. Natomiast, proszę Państwa, jest troszeczkę inna, ciemniejsza strona tej sytuacji. Otóż kredyty udzielone przez Grudziądzkie Inwestycje Medyczne są gwarantowane przez szpital. Długi szpitalne są gwarantowane przez miasto, więc jest to jedno kółeczko, czyli tak naprawdę zadłużenie jest szpitala i miasta. Grudziądzkie Inwestycje Medyczne to spółka, która ma jedno biurko i jeden pokój. Została stworzona tylko po to, żeby w taki czy inny sposób sfinansować inwestycje i obejść pewne procedury, które w przypadku szpitala musiałyby być dokonane. Proszę Państwa, będę mówił prosto. Szpital do pewnego momentu miał dodatni wynik finansowy. Od kilku lat ma ujemny wynik finansowy i Regionalna Izba Obrachunkowa przewiduje i ostrzega, że za 2014 rok będzie także ujemny wynik finansowy. Co to oznacza? Oznacza to, że szpital będzie tracił jeszcze bardziej płynność finansową. Dlaczego? Prawdopodobnie dlaczego ten ujemny wynik finansowy istnieje? Proszę Państwa, według moich nieprecyzyjnych obliczeń, z braku materiałów źródłowych, obsługa długu szpitalnego wynosi minimum 20 milionów złotych w roku. To jest 10% budżetu szpitala rocznego. Na razie, i teraz tak, obsługa długu, czyli zapłata odsetek, ona jest kosztem szpitala. Czyli ten garb powoduje, że szpital ma straty. Z drugiej strony, jeżeli przyjdą terminy spłaty zadłużenia, to spłata zadłużenia może nastąpić tylko w wyniku wypracowanego zysku, bo spłata zadłużenia nie jest elementem kosztu. Więc jeżeli szpital nie ma zysku, nie będzie mógł obsługiwać zadłużenia, które jest na 20 lat. Oczywiście można spłacać jedno zadłużenie i rolować kredyty po prostu następnym. Natomiast wygląda na to, że nie ma perspektywy, żeby ten dług w wysokości 322 milionów mógł się zmniejszyć. Jest rzeczą normalną, że każda instytucja, każde przedsiębiorstwo powinno brać kredyty i powinno być finansowane z zewnątrz. Ale zastanówmy się, czy ten poziom finansowania jest zbyt wysoki i czy może być w ogóle spłacalny i obsługiwany. Ktoś powie, no i co z tego? No, proszę Państwa, spółki, które udzieliły i podmioty, które udzieliły 322 milionów kredytów, mają zabezpieczenie na majątku szpitala. Co się z tym wiąże? Jeżeli dług nie będzie obsługiwany, automatycznie majątek szpitala może być przejmowany przez podmioty, które udzielały pożyczek i kredytów. Także sytuacja jest o tyle niepokojąca, że uważam, że dyrekcja szpitala powinna przedstawić długofalowy plan dotyczący harmonogramu spłaty kredytów, bo taki harmonogram na pewno na dzisiaj jest,
bo umowy kredytowe są zawarte, symulacja kosztów obsługi tego zadłużenia w powiązaniu z realnie planowanym wynikiem finansowym. I podkreślam realnie planowanym wynikiem finansowym, bo my możemy planować, że w ciągu tych 20 lat, na które były zawarte niektóre kredyty, wynik finansowy będzie dodatni i pozwoli na obsługę tego zadłużenia oraz na przynajmniej częściową spłatę. Natomiast musiałby być to plan realny. Jeżeli by się okazało, że szpital został przeinwestowany i nie ma możliwości spłaty tego kredytu, to należy szukać innych dróg ratowania sytuacji. Tutaj w materiałach, które zostały złożone, jest jeden z pomysłów, który jest firmowany przez profesor Kamelę Sobińską, byłego ministra skarbu. To jest tylko jeden z pomysłów. Natomiast nie należy, nie można w tym momencie chować sprawy pod dywan i nie mówić o tym zadłużeniu. Wszyscy oczekujemy, żeby były podane realne cyfry. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Raport NIK-u zwraca uwagę na lawinowy od 2010 roku wzrost zobowiązań wymagalnych przez szpital. Jest to wzrost lawinowy praktycznie o kilkaset procent w ciągu roku. Świadczy to o pogarszającej się płynności szpitala. Poza tym lawinowy wzrost odsetek, czyli kosztów finansowych od niespłaconych w terminie zobowiązań. W 2011 roku było to 1 000 000 złotych, czyli po prostu brak płynności i pogarszająca się płynność może powodować, że te odsetki zaczną być dodatkowym akceleratorem ujemnego wyniku, straty szpitala. Także proszę Państwa, jeszcze raz podkreślę, możliwość obsługi zadłużenia i spłaty kredytów tylko i wyłącznie zależy od wyniku finansowego szpitala, a ten niestety ostatnie lata jest ujemny. Co z tym zrobić? Myślę, że jako mieszkańcy Grudziądza powinniśmy otrzymać jakąś po prostu odpowiedź, bo okres 20 lat może spowodować to, że obudzimy się kiedyś i się okaże, że przynajmniej część szpitala już nie jest społeczna, nie jest miejska, nie jest nasza. Dziękuję. Dobrze, to teraz dalej wracając do tematu, dziękuję panu Piotrowi za wypowiedź. Aha, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, przepraszam panie doktorze. Jest bardzo istotna sprawa, którą wskazał NIK i uważam, że ta sprawa jest może najbardziej bulwersująca, że całe finansowanie inwestycji szpitalnych, czyli wyposażenie szpitala, odbywało się bez udziału funduszy unijnych, na co Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę. W sytuacji, kiedy cała Polska buduje akwaparki za unijne pieniądze, różne inne rzeczy, nie wiem, czy szpital nie aplikował, nie znalazł odpowiedniego programu, a są takie, albo aplikował, aplikacje były źle przygotowane. Też należałoby odpowiedzieć. To jest, proszę Państwa, jakby duże zaniechanie według mnie. Poza tym, co tu dużo mówić, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że Urząd Miejski praktycznie szpitala nie kontroluje. Więc wnioski możemy wyciągnąć sobie sami i powinniśmy żądać wyjaśnień. Dziękuję. Wracając do tematu już od strony bardziej głosu społeczeństwa. Rzeczywiście społeczeństwo też zadaje pytania dotyczące spraw kadrowych, finansowania kadry, tak? Też niepłacenia za nadwykonania przez NFZ, braku wpływu tych środków i rodzaju interwencji, które powinny być w takim przypadku podejmowane.
Dokonując analizy systemu zarządzania, no rzeczywiście szpital zarządzany jest z udziałem społecznej rady. Rada społeczna jest to nazwa bezpośrednio ustawowa, nie jest to pojęcie, które sobie urzędnicy przyjęli. Reguły i działania tej rady zostały ujęte w regulaminie, który obowiązuje od 1991 roku. I zdziwienie społeczne budzi i jest takie pytanie, dlaczego od połowy 2012 roku, gdy wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli ujrzało światło dzienne, nie podejmowano żadnych działań. Czy są jakieś ograniczenia? No nie. Tutaj jak kolega przed chwilą się wypowiadał, są możliwości rozwiązania sytuacji szpitala poprzez oddłużenie, między innymi metodą, którą proponowała pani Kamala Sowińska, a która nosi nazwę sekurytyzacji. Proponujemy zajrzeć do sieci i zorientować się, że to daje możliwość między innymi realizacji oddłużenia szpitala bez zadłużenia budżetu, bez powiększania deficytu oraz bez ściągania pieniędzy od obywateli w formie parapodatkowych czy dodatkowych obciążeń w sytuacji, gdy wystąpi roszczenie o w kwestiach umownych dotyczące zadłużenia, tak? A tak może być, ponieważ mamy do czynienia z podmiotami, które są instytucjami parabankowymi, tak? Jeśli chodzi natomiast o tutaj skład rady Państwu udostępniliśmy, która funkcjonuje to od 8 lat, tak? Jeśli chodzi o działania innych instytucji czy podmiotów, które mogłyby tutaj w sposób jakiś przychylny wcześniej zadziałać, no to rzeczywiście jeśli chodzi o ustawę o wykonaniu mandatu posła i senatora, artykuł 20, który mówi, że poseł senator może podjąć swoją interwencję bezpośrednio i uzyskuje odpowiedź w przeciągu 14 dni w danym podmiocie, tak, to trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście zamiast kierowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli wystarczyło dyrektorowi szpitala, który jest odpowiedzialny, zwrócić uwagę i zażądać od niego pełnej informacji. I my stoimy na stanowisku, aby taka pełna informacja dotycząca sytuacji finansowej szpitala została udostępniona mieszkańcom. Taki apel przygotowaliśmy między innymi do pana prezydenta i pana przewodniczącego Gorzki. I oczywiście stoimy na stanowisku, że należy to upublicznić, a przede wszystkim należy podjąć działania zmierzające do utworzenia i wdrożenia w życie programu naprawczego. Nie musi to być koniecznie taki program, o którym my informujemy. My informujemy o jednej z możliwości, a takich możliwości jest wiele i dziś już jest za późno na to, aby czekać kilka miesięcy na dalszy potęgujący się wzrost zadłużenia szpitala. Czas usiąść, podjąć działania, utworzyć program naprawczy. Program naprawczy udostępnić społeczeństwu, upublicznić informację finansową dotyczącą szpitala. Nie zostawiać pana dyrektora samotnie, nie zostawiać go bez wsparcia. Jest rada, są posłowie, nie jeden, jest ich wielu. Czas po prostu działać. A my apel, kończymy to spotkanie z informacją, że będziemy oczywiście podejmować działania na miarę naszych możliwości zmierzające do tego, aby taki program naprawczy powstał i aby takie działania zostały uruchomione. W dniu dzisiejszym po tym spotkaniu udajemy się do ratusza i przekazujemy nasz apel z informacją dotyczącą oczekiwań społecznych, a oczekiwania te informują ponownie, są wynikiem licznych spotkań z mieszkańcami i licznych interwencji w Biurze Interwencji Społecznych tu w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej 29. Dziękuję Państwu. Pytanie. Tak. Państwo, nie wiem, czy czytaliście, czy może też dotarła do Państwa taka informacja o sposobach poradzenia sobie z tym zadłużeniem, które między innymi na Nałach Pomorskiej pan Nowak przedstawiał. Wspominał o tym, że w przyszłym roku nie tylko uda się uzyskać to 40-milionowe ten 40-milionowy dług z NFZ-u, tak? Tak, pokrycie nadlimitów, ale też wspominał o tym, że 150 milionów złotych uda się pozyskać właśnie bezpośrednio z Unii Europejskiej na
przepraszam, nie znam programów, pierwszy w ogóle raz słyszałem o takiej możliwości, na pokrycie tych wydatków inwestycyjnych, jak to właśnie nazwał. I co Państwo o tym sądzicie? Słyszeliście o tych informacjach? Tej informacji nie znamy, natomiast orientujemy się... Kwota jest pokaźna, 150 milionów złotych, tak? Mówimy o przyszłym roku, tak? To jest sytuacja, gdzie mamy uchwalenie budżetu na 2015, który jest zagrożony, bo dług jest taki w tym roku. I zwlekamy z tą sytuacją, jak tutaj pan Piotr poinformował, powoduje tylko przyrost tego zadłużenia. Działanie spółek nie powoduje zmniejszenia długu, lecz obciąża jeszcze ten dług kosztami utrzymania tych spółek. Tak? Te spółki praktycznie prowadzą zmiany tylko w zakresie możliwości spłat, terminowości i tak dalej, natomiast nie powodują zmniejszenia tego długu. I informowanie teraz społeczeństwa, gdy przez 8 lat, gdy od 2012, od drugiej połowy nie podjęło się żadnych działań dotyczących pozyskania funduszy z Unii, że taki program w tej chwili jest, to mogę Państwu powiedzieć, że my doskładnie wiemy, jak wygląda sytuacja z programami unijnymi. Są one zablokowane do końca tego roku, wszelkie możliwości realizacji tych środków, jeśli chodzi o 2014-2020, o tym okresie mówimy, który był przygotowany, ponieważ nie zakończono jeszcze negocjacji i konsultacji w Unii Europejskiej, które niestety muszą zostać uwieńczone sukcesem, aby uruchomić te środki. I nie wiadomo, czy te środki będą uruchomione w tym roku, bo jeśli konsultacje nie dojdą do skutku, mogą być uruchomione dopiero w przyszłym roku. Natomiast treść tych porozumień i pełną informację dotyczącą programów, z których będzie można korzystać, to uzyskamy dopiero z chwilą zamknięcia konsultacji. I z chwilą wdrożenia pełnej informacji przez rząd w dół do regionów i w dół. A poza tym należy też wiedzieć, czy te uruchomione fundusze będą mogły pokryć już dokonane inwestycje, czy po prostu tylko przyszłe. No, ja myślę, że można byłoby oczekiwać informacji, dlaczego te inwestycje dokonane w latach poprzednich nie były przynajmniej częściowo finansowane z programu. Może były takie próby, no to trzeba powiedzieć, dlaczego się nie powiodły. I jeszcze takim elementem rzeczywiście z doświadczenia praktyka podpowiada, że jeśli chodzi o inwestowanie i korzystanie z funduszy unijnych, to w pierwszej kolejności aplikacja, zatwierdzenie, a później dopiero uruchamianie inwestycji. Z chwilą, gdy uruchamiamy inwestycje, może być sytuacja, że można nie uzyskać tych środków, bo one są płacone jakby na daną inwestycję, tak? A my mamy tutaj sytuację zadłużenia od kilku lat i teraz ten dług niekoniecznie jest związany z rozwojem inwestycji w tym roku. Ja chciałem jeszcze dodać, że to, że szpital wydał 150-200 milionów na doposażenie, które będzie spłacane przez 20 lat, to nie jest sprawa zakończona. Przy obecnym postępie technologicznym sprzęt tak szybko zużywa się moralnie, że będą konieczne w najbliższych latach nowe inwestycje. Po prostu sprzęt będzie wymagał wymiany i będą potrzebne następne środki inwestycyjne na wymianę sprzętu. Więc to nie jest tak, że my sobie zapewniliśmy, dobrze, pożyczyliśmy 200 milionów i zapewniliśmy sobie na 20 lat spokój. Tak niestety nie jest. Tak jak powiedziałem, postęp w dziedzinie sprzętu medycznego jest bardzo, bardzo szybki i trzeba będzie inwestować znowu, a stary dług będzie. A skąd Państwo macie informację o tym, że szpital od kilku lat przynosi ujemny wynik finansowy, bo w tym sprawozdaniu z aktualnym, to jest co prawda dokument, też o tym kilka razy pisaliśmy, ważne, ale w tym ostatnim sprawozdaniu RIO było napisane, że obrachunkowej. Tak. Bo regionalna izba obrachunkowa praktycznie... Ale w ubiegłym roku szpital przyniósł niewielki, tam 400 tysięcy złotych, tak, znaczy tak to zysk, tam chyba były też liczone, jest amortyzacja. Tak, ale co ja panu powiem? Chciałbym panu zwrócić uwagę, że to RIO... A dostaliście państwo jakieś wyniki ujemnych wyników? Proszę, no, że to RIO
przekazało informację do mediów o tym, że istnieje zagrożenie. A w tej chwili Rio wycofuje się, informując, że być może takiego zagrożenia nie ma. To budzi nasze wątpliwości i też wątpliwości mieszkańców. Oczekujemy właśnie dlatego pełnej informacji. Ja zacytuję z raportu NIK-u. 2010 rok startu 35 milionów, 2011 34 miliony, połowa 2012 roku 18 milionów, czyli cały rok mniej więcej na poziomie 30 milionów. Przyznam, nie mam danych za 2013 rok, nie wiem. Być może, tak jak tutaj mówił pan profesor Lemski, był, czy pan mówił, mały dodatni wynik. Natomiast trzeba powiedzieć sobie, że jeżeli wynik był 400 tysięcy na plusie, to to przy zachowaniu tej samej płynności tylko o te 400 tysięcy można jakby zmniejszyć kredytowanie. Zgadza się, że jest taka pozycja jak amortyzacja. Też trudno mi powiedzieć, nie mam takich danych, ile amortyzacja w roku w szpitalu wynosi. No ale tu nie będziemy wchodzili w sprawy ściśle finansowo-księgowe, bo to, że tak powiem, nie dla wszystkich jest interesujące, a może i zrozumieć.